Dzień dobry, zagrajmy dalej w Legend of Grimrock. Schodzimy na poziom 9, który się nazywa... A, no tak, no przecież nie powiedziałem, że jest nazwy poziomu 8 The Vault, ale na pewno będzie napisana w opisie. Zresztą nie powracamy do tego, poziom 8 już za nami. 28. Ten poziom nazywa się Świątynia Goromorok. Goromorok, tak? Poziom 1. Goromorok to jest nazwa akurat jednego z potworów, które jeszcze napotkamy w tej grze. Weźcie do świątyni, jest napisane, no zajebiście. I proszę bardzo, płachta. Wszyscy pamiętają Eye of the Beholder 2, prawda? Jak można było tam takie statuetki niszczyć. I za jedną z tych statuetek był przycisk. No tutaj, jak widać, nie ma nic. Tak więc chodźmy dalej. A może tu? Nie. Płonący pula? Pan. Co ja zrobiłem? Chciałem takiego zrobić. Świetnie. Klakon zdobywa poziom. Klakon inwestuje w czary powietrza. Klakon zdobywa kolejny czar. Czy to jest czar osłony przed tym? Nie. To pewnie prawdopodobnie będzie czar zaczarowania strzały. No tak żeby szokowała, tak? Mało to przydatne. A tak w ogóle ty nie widziałeś, jest w tej szkole magii, tak? O, chlebek. Zatęchły, zgniły chleb. Bleee. Co ty mamy? Ugardian. Święte pisma. O! Obrywałem. 80 punktów obrażeń zadał. Sakra. Ładnie. O, klucz. Jak miło. Z jego strony. Co to za zwój jest? Niewidzialność, no właśnie. Tylko, że wymaga 19 punktów umiejętności. Gdzie to upchać teraz? Nigdzie. No, klucz musi do kogoś innego pójść. Co to za zwój? Co będzie w nim napisane? My, zakon świętego płomienia, złożyliśmy przysięgę, aby bronić wewnętrznego sanktum i strzec nieumierającego, który jest przetrzymywany na dole. To przysięgami na nasze życia i na wszystkie wieki, które nadejdą. Nieumierający, który jest przechowywany na dole? Undying one? A ten zwój co mówi? Dwa razy w lewo chodzi, raz w prawo, raz w lewo, trzy razy w prawo, dwa razy znowu w lewo. I tak powtarza dwa razy. To może być coś istotnego, zachowamy sobie ten zwój. Tylko, kurde, trzeba będzie coś upuścić niestety. Przed kamienia kolejnego. Kamienie wychodzą z łaski, niestety. No, a tutaj będziemy mieli dużo rzeczy do upuszczenia. Co to jak się nazywa? Checkered Room, czyli pokój szachownica, tak? Zerwijmy. Nie ma nic. Zerwijmy. Nie ma nic. Zerwijmy. Strzałem można? Nie można. Nie ma nic. A tu? Coś jest. I co to jest? To jest pokój szachownica. Nie da się ogłupić. Tak, żeby rozwiązać zagadkę w tym pokoju, należy po prostu położyć wszystkie przedmioty w... tak jak na szachownicy, tak? Żeby pola, które są po skosie, były przyciśnięte, a pola, które nie są po skosie, nie były przyciśnięte. I trik polega na tym, że należy zacząć od tego pola. Koniecznie od tego pola. Znaczy, kolejność kładzenia tych przedmiotów nie ma żadnego znaczenia, ale gdybyśmy zaczęli od tego pola w tym miejscu, to później, stając na tej płycie, to nie byłaby już szachownica i te kraty by się zamknęły, tak? Właśnie. Koło sympanta? Jakiś witraż? Nie może go zniszczyć. Ciekawe, kto stawia witraże. 6 stóp pod ziemią. Ciekawe, że nie udało mi się tego zerwać za pierwszym razem, ale nieważne. Nie sprawdziłem, ile ten sekretów ma ten poziom. Możemy coś pominąć. Zbrojownia. Przewrażenie. Iron Bazinet. Nikt z tego nie skorzysta. Ringmail, tak samo. Longsword, nikt z tego nie... O!
To jest lepszy przedmiot. I strzały. Tylko, że... No, już jest trochę za dużo. Ale to nic nie szkodzi, zostawimy pochodnie. Albo nie, pochodnie damy jej, bo ona teraz może to dźwigać, tak? I to nie wszystko w tym pokoju, oczywiście. Mam jeszcze jednego guardiana i... Coś tam za nim jest. Norzia! Mieszkańcy fiordów preferują używać ciężkich toporów z dwoma wielkimi ostrzami, które są zrobione z poczerniałej stali. Tak, mieszkańcy fiordów. Ta gra została zrobiona przez Norwegów, przypominam. Albo przez Finlandczyków. Aj. Teraz się kurde sam wkopałem, bo nie kojarzę. Ale w każdym bądź razie albo przez Norwegów, albo przez Finlandczyków. Coś tutaj się zmieniło, prawda? Otóż jeżeli spojrzymy na kompas, to jak wchodzimy na to pole, to się zmienia, tak? Czyli to jest tak naprawdę obracarka. Pominąłem jedną rzecz chyba... Nie, nie pominąłem jej. Dobrze, idziemy. Idziemy, dobrze. Pola świątyni. Ci, którzy je przekroczą, zostaną upolowani. Zostaliście ostrzeżeni. No ciekawe, co tutaj może być takiego strasznego? Kości? Czyżby ktoś tutaj został zmielony, zjedzony? Tutaj jest sekret. Tylko trzeba go jakoś otworzyć, a już wiem jak. O kurde, co to? I ten potwór jest, proszę bardzo, totalnie odporny na zimno. Czary zimna, nic mu nie zrobią. Dlatego może na przykład się posłużyć tym. Albo żeby tego nie marnować, bo to się może przydać, to weźmiemy sobie dzidę do ręki, co? Niestety będziemy musieli się czegoś pozbyć tutaj z ekwipunku, bo za dużo już trochę dźwigam. I idzie kolejny pan jaszczur. O właśnie. Pan jaszczur do pana jaszczura, tak? Dymi. Au. Trzeba być szybciej. Szybciej działać jednak, o kurde. To się może skończyć zaraz bardzo źle. To jest ta obracarka, która może nas pomylić. A co gorsza, po prostu się nie obraca, tak? No i znaleźliśmy śmierć na tym poziomie. Niestety to oznacza, że będziemy musieli się wrócić do kryształu leczącego. Ale całe szczęście ten potwór, poza tym, że upuścił klucz, to upuszcza jeszcze szynkę. I to jest bardzo dobre jedzenie, tak? Bardzo wydajne. Tylko, że ciężkie, niestety. Ale sobie zjemy. No i muszę się wrócić i uzdrowić, tak? Niestety. Te jaszczury były już wystarczająco trudne na poziomie trudności normalnym. Teraz są wyjątkowo skomplikowane. Brakuje mi tu i dalej hełmu. Znaczy tego lurkera, tak? Ale jeżeli odkryłem do tej pory jak wszystkie sekrety, to podejrzewam, że ten hełm też jeszcze napotkam. Dobra, klik. I wracamy do zabawy. Na imprezę. Tylko teraz jak tam wrócić? Nie. To jest też takie złudne, bo niby tutaj nie ma żadnej pochodni. To można pomyśleć, że jeżeli coś tu włożymy, to się otworzy jakiś sekret, ale to akurat nie działa w ten sposób. To szczególne miejsce. I się wróciłem. Świetnie. O, ile lat?
Idę dobrze tym razem. Tędy tak, tu będzie ta obracarka, dobrze. Teraz znowu mnie obróci. No i się patrzymy w tym samym kierunku, w którym się patrzyliśmy, jak tutaj wchodziliśmy, tak? Zjemy sobie szynę. Noże zostaną tak jak leżą. Nie są mi potrzebne. Idziemy dalej. Szukać, nie, szukać sekretów przede wszystkim, tak, bo on tutaj jest i on jest bardzo, bardzo, bardzo ważny. To jest najważniejszy sekret chyba w tej grze, jeżeli chodzi o... Ale tylko i wyłącznie dlatego, że mamy postać, która się posługuje walką bez broni, ponieważ ona zwiększa siłę ataku o 6 aż, gdy nie mamy żadnej broni. I zwiększa siłę o 2 punkty, tak, i osłonę o 3. Czyli zastępuje te rękawiczki po prostu. A te można wywalić. No i jeszcze bomby są tutaj. Elektryczne. Jak ulał pasuje, a tutaj jest jedna ogniowa. Też może się trzyma. No i się teraz przydadzą. Ale nie te, tylko... Kurde, zapomniałem, że jest odporny na zimno. Jasna, mogłem wtopić i to nieźle. Tak już wtopiłem z tym jednym zmarnowaną bombą. Niedobrze, że tak się stało. To są bardzo ważne drzwi. To był fail. Jak on w ogóle mnie dziabnął? Przecież nawet się nie patrzył w moją stronę. Dziabnął mnie. Widziałeś? Dziabnął. No niestety te jego czary powietrza są dosyć słabe. One także dostają tam bonusa do siły na pewnym etapie, ale nie jestem pewien, czy w ogóle uda nam się dobrnąć do tego w tej serii. Przypominam, gra ma 13 poziomów, a my jesteśmy na 9 już. No chyba, że się cofnę i będę trochę grindował, żeby wykonać to Fighter Challenge, tak? I nie jestem pewien, czy tam właśnie nie jest, nie znajduje się ten hełm Lurkera. Właściwie nie hełm, tylko kaptur. Dobrze. Chyba się cofnę i odpocznę trochę. Jeszcze? Tutaj, tak? Sen i przerwa.